Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 21 dotyczący ALAT-u. Chciałabym przede wszystkim skupić się na różnicach, jakie wyróżniają ALAT spośród innych enzymów wątrobowych, ale jednocześnie na synergiach między nimi, które służą różnicowaniu wielu chorób. ALAT, jak można założyć, należy do enzymów wątrobowych. Jest najbardziej znany spośród nich, ponieważ jest najczęściej zlecany. Dlaczego? Mianem ALAT-u określono aminotransferazę alaninową, enzym obecny w największych ilościach w komórkach wątroby i nerek. W mniejszych ilościach znajduje się również w sercu i w mięśniach. U osób zdrowych poziom ALAT-u we krwi jest niski. W przypadku uszkodzenia wątroby dochodzi do uwolnienia ALAT-u do krwi. Zazwyczaj zanim pojawią się wyraźne objawy kliniczne, np. żółtaczka, którą charakteryzuje zażółcenie skóry. To sprawia, że oznaczanie aktywności ALAT-u jest badaniem przydatnym do wykrywania uszkodzenia wątroby. Oznaczenie ALAT-u może też być wskazane w następujących sytuacjach. U osób, które mogły zostać zakażone wirusem zapalenia wątroby, w przypadku nadużywania alkoholu, jeżeli w rodzinie występowały przypadki chorób wątroby, u osób zażywających leki, które mogą uszkodzić wątrobę, oraz u osób z nadwagą i lub z cukrzycą. Objawy związane z chorobami wątroby, a także powiązane ze wzrostem aktywności ALAT-u są bardzo niecharakterystyczne. Jednakże ich wystąpienie może skłonić nas do oznaczenia tego enzymu. ALAT głównie jest stosowany jako badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby. Badanie to często zleca się równocześnie z oznaczeniem aspatu w ramach badań przesiewowych i lub w celu rozpoznania chorób wątroby. Aspat i ALAT uznaje się za dwa najważniejsze testy pozwalające wykryć uszkodzenie wątroby. Lecz ALAT jest oznaczeniem bardziej swoistym. Mimo to nieznaczny wzrost aktywności ALAT-u można zaobserwować w uszkodzeniach innych narządów, takich jak serce lub mięśnie szkieletowe. Nieznaczny wzrost towarzyszy czasem ostremu zapaleniu trzustki lub w zawale serca. Czasami oblicza się stosunek aspatu do ALAT-u. Współczynnik ten można wykorzystać w różnicowaniu przyczyn uszkodzenia wątroby. W większości chorób wątroby aktywność ALAT-u jest wyższa niż aspatu, a wskaźnik aspatu do ALAT-u jest niski. Istnieje jednak kilka wyjątków. Wskaźnik aspatu do ALAT-u jest zazwyczaj wysoki w alkoholowym zapaleniu wątroby, w marskości wątroby oraz w uszkodzeniach mięśni. Oznaczenie aktywności ALAT-u bardzo często łączy się z badaniami innych wskaźników funkcji wątroby, co pomaga przede wszystkim w różnicowaniu chorób wątroby. Oznaczenia ALAT-u są także używane do oceny skuteczności leczenia u pacjentów z chorobami wątroby. ALAT może być stosowany jako jedyne badanie lub w połączeniu z innymi. Interpretacja wyniku ALAT-u jest następująca. Jeżeli stężenie ALAT-u znajduje się w przedziale wartości referencyjnych, wynik taki uznajemy za prawidłowy. W przewlekłym zapaleniu wątroby aktywność ALAT-u zazwyczaj nie jest wysoka. Często nie przekracza czterokrotności górnej granicy przedziału referencyjnego. Ponieważ aktywność ALAT-u często waha się pomiędzy prawidłową a nieznacznie podwyższoną, lekarze powtarzają badanie, aby sprawdzić, czy zmiany wykazują określoną prawidłowość. Inne przypadki umiarkowanego wzrostu aktywności ALAT-u to niedrożność przewodów żółciowych, marskość wątroby, zazwyczaj spowodowana przewlekłym zapaleniem wątroby lub niedrożnością przewodu żółciowego, oraz nowotwory wątroby. Bardzo wysoka aktywność ALAT-u,
ponad 10-krotnie wyższa od górnej granicy przedziału referencyjnego, zwykle związana jest z ostrym zapaleniem wątroby, często spowodowanym infekcją wirusową. W ostrym zapaleniu wątroby wysoka aktywność alatu utrzymuje się zazwyczaj około miesiąca do dwóch, ale może upłynąć od 3 do 6 miesięcy, zanim aktywność alatu wróci do wartości prawidłowych. Zastrzyki domięśniowe lub znaczny wysiłek fizyczny mogą zwiększać aktywność alatu. Aktywność alatu może również znacznie wzrosnąć w przypadku ekspozycji na leki lub inne substancje toksyczne dla wątroby oraz stanach powodujących niedokrwienie wątroby. Spożywanie zbyt dużej ilości potraw typu fast food może powodować uszkodzenie wątroby i niewielki wzrost aktywności alatu. Aktywność tego enzymu ulega zwykle normalizacji po powrocie do prawidłowej diety. Pozostaje teraz zapytać, czym zaskoczy nas aspat. Szczegóły w następnym odcinku. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.